Cześć, witajcie w kolejnym vlogu, taki nieplanowany. Zacznę może od tego, że pokażę jak wycofuję z naczepą. Później będę mówił dalej. Także nic tu się wiele teraz nie będę odzywał. Zobaczycie jak to wygląda. Widać na raz, nie ma problemu. Jak jest wyczute, to tam wiecie. Tutaj tylko pan mi pokazał tam, żeby nikt nie wyjechał, ruch zatrzymać w razie czego i tyle. A my lecimy dalej. 24 tony saletrosanu, 26 na pace. Jedziemy to gdzieś do klienta zawieźć. A później na powrocie może wezmę do nas 24 tony z Polifoski od razu od dealera, ale to zobaczymy, czy tam będą mieli na stanie i tak dalej. ...40 km na miejsce, niecałe. No, także nie wiem. Były pytania właśnie, żeby nagrać coś z cofania. Jak to będzie, zobaczymy, co to wyszło. Cofanie wyszło dobrze, wszystko za pierwszym razem, ale nie wiem jak to widać. Zima się zrobiła, rano mróz był, szyby trzeba było skropać. Takie były też pytania właśnie, o, widzicie na innych vlogach było i tutaj widać, czemu chodzimy w czapkach John Deere'a. Takie samo pytanie zawsze jak wchodzę do dealera naszego New Hollanda po części czy po cokolwiek. Już gadanie, wciągnij tą czapkę, już tam zaraz mi dają New Hollanda czapki inne, żebym tylko w tej nie chodził. Ja bardzo chętnie, nie ma problemu, mogę chodzić, tylko niech zrobią te czapki jakieś takie w miarę te kolory normalne. Bo te co mają to naprawdę jakieś żółto-niebieskie, klaunowe takie, że ja w takich nie będę chodził. Czarne z czymś tam, jakieś takie znaczek New Hollanda. A dadzą mi taką zawsze jakąś, no naprawdę, nie ma problemu, a wszyscy wiedzą, kto mnie zna, że lubię John Deere'a, także wchodzę w John Deere. A tutaj 24 tony do 15 trzeba było zejść, ale już jest na górce wiaduktu, także rozpędzamy się z powrotem. Może też ogłoszę, bo jak wiecie, tam niektórzy już było w komentarzach pisane, będzie making of ściągnik co sam może. Będzie wszystko pokazane, jak to zrobiliśmy, jak się musieliśmy nadenerwować, no będą słowa może tam niecenzuralne, to zrobimy cenzurę, bo to naprawdę nie było takie przyjemne, jak się może wydawać. Filip ma nogę obitą, ale to wszystko się tam później jeszcze dowiecie. Wrzucimy jakieś ujęcia, które tam nam zostały z tego przy całym tym szykowaniu tej akcji, tych różnych sztuczek. Miałem kamerę na głowie, także coś tam jest nagrane, to też porzucamy. Oprócz tego dopowiem jeszcze co nieco, ale to zobaczymy, to jeszcze czas. I właśnie ogłaszam teraz, że jeśli przekroczy ciągnik co sam może 100 tysięcy wyświetleń, to wrzucamy making ofa i wszystko tam wyjaśnimy. Bo ludzie, tak widzę, niektórzy trochę, no nie tak wzięli ten film do siebie jak powinni. To jest tak z przymrużeniem oka, no pokazaliśmy jak to on sobie tam, jak to wygląda, że ciągnik sam może orać, ale no nie można tego brać tak do siebie. No ludzie, niektórzy się tam kłócą, że my ludzi oszukujemy. Ja nikomu nic nie wmawiam, tylko tak pokazaliśmy, wiecie, no humorystycznie. Jakbym ja tam kogoś zapewniał, że on orze sam, patrzcie tutaj, kurde, cały świat przeorze, ludzi nie trzeba. Ja tylko pokazuję, jak tam nam się udało pług ustawić i to tak przypadkiem wszystko. W ogóle pierwszy ciągnik co sam orze powstał przypadkiem. Nagrywaliśmy, po prostu miał być zwykły filmik, taki z orki, ale okazało się, że pług tak świetnie prowadzi ciągnik, że nagraliśmy jak on sam orze. No i tak już trzy serie powstały, ale
trzecia była i ostatnia, więcej nic nie będzie takiego, bo już mam dość. Za dużo zachodu. A wtedy właśnie pierwsza część powstała tak niespodziewanie, bo ciąg, pług był nowy, było drugie oranie tak naprawdę pługa. Się okazało, że on tak pięknie sobie radzi, no to jakoś mi przyszło do głowy, dawaj nagrywamy, no i tak jest. Muszę się chyba rozebrać, ale to już może jak skończę mówić, bo gorąco, później wysiądę, będzie zimno. Klimę musiałem włączyć, bo szyby parują. Wilgoci nałapało do kabiny. Nie wiem, może filtry muszę już zmienić. Kabinowe też w sumie dawno nie zmieniałem. A tutaj już droga taka trochę dziurawa. Trzepie, nie wiem jak to tam wygląda na ekranach później. Jeszcze miałem coś powiedzieć. Aha, wiem. Jak wiadomo, ja zawsze odpowiem na jakieś pytania, można do mnie pisać gdziekolwiek, komentarze, snapy, facebooki, gdziekolwiek. Ale no, powiem wam szczerze, nie mam czasu na takie pogaduszki, jak niektórzy piszą do mnie, siema, cześć, co tam. Do mnie możecie pisać, nie ma problemu, ale piszcie krótko na temat tam coś, co chcecie się dowiedzieć, ale tak ja nie mam czasu, żeby tam się z kimś, wiecie, no, znów. Piszę, bo nie ma co robić, no. No to jest nawet w zimie u mnie ciężko mnie tak zastać w takiej sytuacji, żebym w miarę miał wolny czas. A tak to wiecie, no. No jak napiszecie, często właśnie piszecie na temat wózka, bo tak jest rzadziej taki sprzęt spotykany w kraju, naczep i tak dalej, to wszystko. Tutaj właśnie to pytanie było też o cofanie, no to nagrałem, zobaczymy jak to wyszło. O manitkę też pytacie, bo model jest nietypowy. W Polsce chyba z dwa razy na żywo spotkałem 845 model, ale to tam mniejsza o to, bo to jest już dosyć spora maszyna, tak nie każdy potrzebuje taką, ale no jak dla mnie jest potrzebna, bo różne rzeczy robimy, sami widzicie. A tutaj mamy do nagrania jeszcze, czy nie mamy, nagraliśmy. Filmik będzie z przeglądu manitki, już wcześniej wspominany, ale on się prawdopodobnie pojawi po tym filmiku, który teraz nagrywam. Ten będzie taki krótki, a tamto jest bardzo długie. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Chyba będziemy musieli sporo tam powycinać, bo z tego co wiem, Filip coś tam wspominał, mamy godzinę 30 materiału, także wiecie, no to chyba nie będzie zbyt miło tam oglądać. No chyba, że ktoś bardzo lubi. Ja myślę, takie 20 minut to max filmiki, ale no z tamtego wyjątkowo to pewnie jakoś godzinę zrobimy, no bo już no uciąć maksymalnie też nie można, tam różne rzeczy można się dowiedzieć, myślę, bo takich przeglądów też nikt nie nagrywał, z tego co tam na YouTubie widziałem, no w sumie nie widziałem, bo nie ma, zobaczymy. Później też w New Holandzie coś nagramy z wymian, ale zobaczymy, no. Wszystko z czasem. W zimie więcej czasu na takie rzeczy. Także tyle miałem do powiedzenia. Myślę, że chyba to by było wszystko. Najwyżej jak sobie coś jeszcze przypomnę, to dogram. Więc żegnamy się. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć. Wracam rozładowany. Okazało się, że gapa ze mnie. Źle ustawiłem kamerę. Było tam do góry za mocno podniesione. Obcięło dół trochę. Za co bardzo przepraszam, będę się starał to robić jakoś na przyszłość lepiej. Już miałem problem z tym, parę tam vlogów jest takich nie do końca dobrze ustawiona. Ale wiecie, w pośpiechu szybko założyłem, tak niespodziewanie też nagrałem filmik i tak wyszło, no nic nie poradzę. Ja też zawsze staram się wozić kamerę ze sobą. Wiadomo, coś ciekawego się trafi, to można nagrać zawsze, żeby później nie żałować, nie? No bo to różne rzeczy się dzieją. Także byłoby na tyle, myślę już. Będę się żegnał, trzymajcie się, cześć.